Magda, Krzysiek, Weronika, Monika, Martyna, Weronika i Tomek. Jeśli uważasz, że to z tobą powinniśmy przeprowadzić wywiad, zgłoś się do nas. Jeśli masz ciekawą pasję lub hobby, zgłoś się do nas. Jeżeli masz pomysł na fajny reportaż, zgłoś się do nas. Jeśli wiesz o ciekawym wydarzeniu, zgłoś się do nas. Witam, nazywam się Krzysztof Dziadek i zapraszam na podsumowanie wiadomości grudniowych. 14 grudnia wszystkie klasy licealne dekorowały szkołę ozdobami świątecznymi. Klasy pierwsze zdobiły party, klasy drugie pierwsze piętro, a klasy trzecie piętro drugie. Wszystkie klasy starannie przygotowały się do tego zadania, wykonując wszystkie ozdoby ręcznie w trakcie godzin wychowawczych. Była to dodatkowa okazja do integracji klasowej. Nie zabrakło papierowych łańcuchów, które nasi rodzice pamiętają jeszcze z dziecinnych lat. Były różne bombki, miniaturowe choinki, papierowe gwiazdy, bałwanki, dekorowano nawet automat z napojami. Wszyscy bawili się świetnie, a wygląd naszej szkoły nabrał nowego klimatu, klimatu świąta. Była to pierwsza taka akcja w naszej szkole, zorganizowana przez nowo wybrany samorząd szkolny. Grudnia mieliśmy okazję podziwiać w naszej szkole jasełka, przygotowane przez dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 w Przecinku oraz Szkoły Podstawowej w Warcinie. Dzieci długo przygotowywały się do występów tak, aby zaprezentować się nam z jak najlepszej strony. Występy w postaci tańców czy gry na instrumentach bardzo mile nas zaskoczyły. Widownia doceniła pracę uczniów wielkimi brawami. Te instytucje prowadziły nas klimat świąt Bożego Narodzenia. Przez cały grudzień uczniowie naszej szkoły ochoczo uczestniczyli w projekcie Manekin Challenge. Akcja zorganizowana przez samorząd szkolny miała na celu pomoc chorej Weronice Masiu, uczennicy gimnazjum nr 2 w Szczecinie. Każda klasa nagrała filmik, deklarując tym samym przekazanie kwoty pieniężnej na szczytny cel. Uczniowie często rezygnowali z paczek mikołajkowych i zebrane kwoty wpłacali na konto Weroniki. Wszystkie klasy wykazały się ogromną wyobraźnią przy realizacji filmików. Odkryto niejedne talenty filmowe. Klasa trzecia E wygrała wizytę na najlepszy filmik, a klasa pierwsza B otrzymała dyplom za dobre serce. Pragniemy wam przypomnieć, że możecie nas oglądać na kanale YouTube Szkolna Telewizja Internetowa Elo TV. We współpracy z telewizją Gavex przygotowujemy również cykliczne sądy Młodzi Pytają, które są emitowane zarówno na telewizji Gavex, jak i na naszym kanale Szkolnej Telewizji Internetowej Elo TV.